Szczęść Boże, może tak lekko zejdę z rowera, bo nie można komórki używać i jeździć na rowerze. Chciałem tylko przeczytać fragment, który mnie najbardziej dzisiaj zainspirował w tej Ewangelii. Cóż to za słowo? Cóż to za słowo, mówią ludzie, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy. Moi drodzy, niesamowite słowo Boże. My nawet może nie mamy do końca na nie wpływu, bo Bóg sam sieje, Bóg sam doprowadza do tego, że słowo rozchodzi się wszędzie, wszędzie, gdzie tylko chce Pan Bóg, aby ono dotarło, ale my możemy w tym pomagać. Czasem bardzo delikatnie Słowo Boże dociera do ludzkich serc, a czasem z mocą, taką jaką widzimy w dzisiejszej Ewangelii, z mocą, która powala na kolana, która wypędza zło z życia ludzi, które przerywa cierpienie, słowo, które potrafi ludzi pociągnąć do Pana Boga. O to chodzi. My mamy nie tylko nie przeszkadzać Słowu Bożemu, żeby na cały świat, tak jak tutaj widzimy, się rozchodziło, ale mamy pomagać, pozwalać sobą, swoją postawą, świadectwem, czy może nawet własnymi słowami, aby Bóg mógł docierać do ludzkich serc. Uczyńmy to również i dziś.